Elo, elo, witam wszystkich bardzo cieplutko w kolejnym emocjonującym odcinku z gry Baldur's Gate 3. W ostatnim odcinku, jak pamiętacie, załatwiliśmy Gordiasza. Tak totalnie go wyjaśniliśmy. Stwierdziłem, że wyjaśnię go, bo nie oszukujmy się, prawda jest taka, że trzeba było byka wyjaśnić. Jakby to, to w ogóle nie zostaje w żaden sposób, nie było wątpliwości, że potężnego Gordiasza trzeba było po prostu świecie wyjaśnić. I tak też, moi drodzy, się stało. Proszę bardzo, Lord Enver Gortash aktualnie, proszę państwa, nie żyje. Co nie, tu zostało mu jakieś pierdoły, jakieś koszulka mu została. Szczerze mówiąc, nie wiem, co z tym zrobić, czy to zabierać, czy nie. Ułatwienie w testach zastraszania intuicji, to ja nie może ulec przerażeniu. Szczerze mówiąc, mocne, średnie. Przekażmy to do obozu, może kiedyś się to przyda komuś, ale aktualnie na pewno nikomu z mojej drużyny się to nie przyda. Dobra, zobaczmy, co tu jeszcze jest. Jakaś zamknięta skrzynia, no to oczywiście, nie wiem, otwórzmy ją sobie, skoro i tak tu jesteśmy, otwórz wytrychem. To jest raczej już jakby formalność, no ale oczywiście, o, mamy coś fajnego, buty piekielnego zmierzchu, czyli generalnie mamy coś, co się wydaje całkiem OP rzeczą. Uwaga, bo ja mam na przykład, że w sumie odległość skoku zwiększona jest lekko, a tu jest tak: czary i akcje wroga nie mogą siłą cię przesunąć, ignorujesz również efekty trudnego terenu. Piekielny unik, po nieudanym rzucie obrony możesz użyć reakcji, by wykonać udaną obronę. O kurde, ej, imo, teleportuj się do miejsca i zadaj 2-16 obrażeń od ognia. Ej, imo. I mamy jeszcze tego, upieszce. Mamy też jakąś książkę. Przyspieszony wielki plan, kluczowe punkty. Jego najwyżsi przywódcy w hierarchii Banenitów. Jeśli chcecie skutecznie wdrożyć to, co szalony Alhun, znany jako Błękitny Szczyt, nazwał przyspieszonym wielkim planem. Bla, bla, bla. Dobra. Szczerze mówiąc, trochę mi się tego nie chce czytać. Absolut słucha jednak rozkazów wybrańca Martwej Trójki, bla, bla, bla. Dobra, dajmy sobie idźmy tą drogą, że to nie ma znaczenia. Ale w każdym razie jedno jest pewne. Mamy właśnie te rękawice. W ogóle rękawice, one zadają, osłabiają, bo to jest jakby na co to jest? Na to rękawice, co nie mam? Tak, gdy postać nosząca te rękawice zostanie oślepiona, sparaliżowana, zatruta, automatycznie rzuca na siebie mniejsze przywrócenie. Coś takiego jest. Ulecz istotę z choroby, zatrudnia bardziej oślepienia. Okej, fajny nawet. A to mam tak. Twoje ataki bez broni, ale bez broni. Co nie, to bez sensu. Ja nie zadaję ataku bez broni. Wysokie rzucanie, czy otrzymujesz premię do ST rzutu przeciwko swoim czarom. Kurde, no nie. Nie czuję tego totalnie. Natomiast buty, szczerze mówiąc, naprawdę jest git, co nie? A zobaczmy, co ona miała. Gdy rzucasz czas wymagający koncentracji, zyskujesz impet. To się przyda. Podczas koncentracji twoja postać nie może zostać odetchnięta ani powalona. Myślę, że git. Ona też ma coś fajnego. Atak powietrza. Gdy postać Gitianki użyje lotu, jej następny atak wręcz bronią... Aha, to jest dla Gitianki, okej. Jedynie co? Rodowód i latające buty. Aha, okej. To ona to może użyć? Latające buty? Chyba ma po prostu... Te buty powodują po prostu, że może latać. Co nie? To fajnie wiedzieć, że ona takie rzeczy ogólnie ma. A on co ma? Za każdym razem, gdy podpali przeciwnika, zyskujesz 2 tury żaru. Ja w ogóle zapominam o tym żarze, co nie? Zapominam o tym żarze. I tutaj taka dygresja, też powinniśmy zrobić porządek z tymi rzeczami, bo... jest problem, bo naprawdę za dużo rzeczy moja kobieta nosi. Na serio ten... No, na przykład podzielmy to, weź to podziel, o, na przykład, kurde, naprawdę, podziel to na tyle. Nie wiem, gdzie jest ta inna część podzielona, ale ogólnie weź to, wyślij do obozu, przekaż do obozu, to za dużo mamy, naprawdę za dużo mamy. Ja za dużo, że tak samo, zestaw do rozbrania pułapek, wydaje mi się, że co najwyżej 7 mi styknie. Naprawdę, bo mamy bardzo wysoki poziom też rozbrajania. Przekaż do obozu i generalnie ja tak zauważyłem, że jest to dosyć problematyczne. Tak mi się wydaje i no i sami widzicie zresztą, że dużo rzeczy, no, nederyjski kamień to fajnie, jakbyśmy mieli akurat, bo on jest całkiem fajny. Dobra, troszkę mniej ważymy, no, powiedzmy, że na ten moment git. No dobra, i tak właśnie załatwiliśmy bydlaka śmierdziela. Mamy też kijankę oczywiście, którą możemy użyć, chociaż dobrze wiemy, że nasza postać już średnio chce używać. No ale tutaj nasza kochana Gitianka oczywiście nie ma ku temu żadnych, nie zdobyto jeszcze, nie ma ku temu żadnej przeciwwskazań.
Wdzierasz się do umysłu celu i pozbawiasz go skutecznej obrony. I to jest jakby jego umiejka, tak? Jeśli cel zginie pod wpływem efektu, może rzucić z rozgrywki psychiki. Tu są jeszcze takie rzeczy, które generalnie gdzieś tam mogą się jej przydawać. Pochłoń intelekt wroga. Napełni istotę mocą, która leczy ją, gdy wykonuje ataki, ale jednocześnie sprawia, że jest podatna na wszystkie typy obrażeń. Takie sobie. Przywołuje eteryczną tarczę, która osłoni. W ogóle ona ma zamianę w tego bydlaka. Ja w ogóle nigdy tego nie wykorzystałem, bo jakoś tak zapominam o tym. Raz, a dwa, nie czuję też takiej potrzeby. Która może ogłuszyć cele. Kurde, no pasywna. Istoty, które odniosą obrażenia od upadku spowodowane twoimi akcjami, odnoszą dodatkowe. Ewentualnie to możemy. Tak se myślę. A, niech ma. Niech ma. Co nie? Ona jest wysłanniczką. Tutaj pół litchaninem, czy jak to tam się nazywało. Niech ma. Dobra, coś tu jeszcze było? Chyba nie, Imo. Chyba zawijamy się. Dobra, chodźmy do obozu, ponieważ w obozie prawdopodobnie będą się działy nowe rzeczy. Już pomijam sam fakt, że będzie też chyba fajnie będzie zrobić długi odpoczynek, ale tutaj mamy nową wiadomość od wiadomo od kogo. Nie pamiętam, jak ona się nazywa, ale zobaczmy, co nam napisała. Dobra robota, podnóżku. Wrota Baldura dławią się krwią Gortasza, a twój pupil wciąż może patrzeć na to własnymi oczami. Aby należycie uczcić pana Mordu, musisz poddać się próbie przed Trybunałem Mordu. Pamiętaj, Sicarius. Jeśli ci się powiedzie, odszukaj mnie w świątyni Bala, leżącej głęboko pod przegniłym brukiem tyrana. W tym bluźnierczym sanktuarium staniemy wreszcie do krwawej rozprawy na oczach pana Mordu. Do tego czasu twojemu pupilowi nic nie grozi, chyba że okaże nieposłuszeństwo. Orin, no właśnie. No i tu się pojawia nowy wątek, czyli generalnie zmierz się z mózgiem na starym to wieczmy i mamy tak. Zabiliśmy wybrańca Bane'a, tak jak zażądała Orin, teraz musimy przenieść jego odciętą rękę do Trybunału Mordu, tam uzyskamy dostęp do świątyni Bala i samej Orin. Odciętą rękę? Co? Orin porwała jedno to... Co? Poczekaj, po zabiciu Gortasza Orin zostawiła nam liścik z gratulacjami, jej ofiara na szczęście wciąż żyje. Jej ofiara, aha dobra, Orin żąda, byśmy stanęli przed tak zwanym Trybunałem Mordu, zanim odszukamy ją w świątyni Bala i mieli szansę na uratowanie ofiary. Poznaliśmy hasło, które musimy poddać w nagrobkach Kalguhalowa, by spotkać się z kultystami Bala. Zabiliśmy Erwena Gortasza i zasłużyliśmy na przychylność Orin Szkarłatnej. Kazała nam przynieść jego dłoń, dowód popełnionego mordu, przed Trybunał Mordu, pod nagrobkami... A, to chyba mamy jego, tak jakby, jego dłoń. Bo mamy coś, co się nazywa rękawica. To nie wiem, czy to jest jakby to jest to. Chyba chodzi o to. Chyba nie chodzi bezpośrednio o dłoń, tylko właśnie ten. No i mamy, i to jest jakby ten główny quest. Natomiast musimy zająć się w końcu tematem Orfeusza, bo tutaj już temat się już trochę ten. I mamy też kilka innych rzeczy, którymi fajnie byłoby się zająć. Więc generalnie mi się wydaje, że teraz fajnie będzie. W ogóle czy my musimy? W sumie zobaczmy, jak tam wygląda. W sumie oni całkiem się nieźle trzymają, jak na osoby, co przed chwilą właśnie ten stoczyli walkę na śmierć i życia. W sensie nie czuję jeszcze nawet potrzeby, żeby robić długi odpoczynek. Możemy ewentualnie pogadać sobie z ludźmi, bo jestem ciekaw, czy na przykład ten coś powie, na przykład ten książę? Bo właśnie zabiliśmy Gortasza. Chcesz coś powiedzieć? Chcesz to skomentować w jakiś sposób? Glad to see you, friend. Nie, on się tego cieszy, że dobrze cię widzieć, Menelu. Ale generalnie to wypadł. A, nasz pomnik. No tak, zapomniałem przecież. Dobra. Obóz. No to co? No to chyba nie będziemy wychodzić chyba główną bramą. W sensie w ogóle, nie wiem, chyba się teleportniemy. Ja zobaczę, czy coś jeszcze jest ciekawego, ale Imo, wydaje mi się, że już nic tutaj ciekawego nie znajdziemy. W sensie, co to jest? Poza zasięgiem? Okej, na serio? Wroda są zamknięte. O Boże, co ty bierzesz, kobieto? Tak, już nie będziemy tego przeszukiwać, raczej nic ciekawego tutaj nie znajdziemy. Weź to wyrzuć w ogóle. Rzuć, weź to rzuć, myk. Dobra, teleportujmy się może do Smocza Skała na dole jest. Południowa, tu jest właśnie wyjście, jakbyśmy bardzo chcieli. Natomiast my, Brama Bazyliszka, to jest chyba... Wkraczasz do nowego, tak, chcemy się tam teleportować. Teleportujmy się tam, wychodzimy już tam. Co nie fajnie było, ale kurczę, pora zająć się innymi tematami,
które w naszej, w tej wiosce jakby się toczą. No bo jest trochę tematów i po prostu trzeba to powyjaśnić. Kilka spraw, kilka tematów. Wiecie, jak wygląda sprawa. Ludzie potrzebują naszej pomocy, a jako osoba, która lubi zwiedzać, jakby może mi to trochę zająć. Więc czym szybciej się tym zajmiemy, tym, myślę... Tyrant. Slain. Joy. Freedom. Close. Help me. Help you. Reciprocation. Watchers. Ignore you. Foundry. Neutralized. Witnesses eliminated. You walk free. You won. Dusk. Kill Auron. Kill Auron. Kill Auron. Kill Auron. Bardzo ciekawa wizja. No i jesteśmy w Dolnym Mieście. I tutaj już na samym porozmawiam z dziewięciopalcym Kenny w siedzibie gildii. I tu już na samym początku mamy, i tu jest wejście do gildii. Nie wiem, czy z tym wejściem do gildii to w ogóle nie było problemu, szczerze mówiąc, bo... Czy ta gildia nie była jakoś poukrywana właśnie strasznie? W sensie, ja tu mogę podejść osobiście, ale ja coś tak mi się kojarzy, że ta gildia strasznie była ukryta ostatecznie. I tu jest właśnie, przeszukaj, odwiedź. Porozmawiaj, no właśnie, ja tam nie wiem, nie wiem, jak się dostać na razie do gildii, bo gildia tam jest ukryta za jakimś przejściem. Prawdopodobnie musimy mieć jakieś specjalne wtyki. Dobra, chodźmy teraz zobaczyć, co tu się dzieje. Tu jest jakaś pokazownia, widzimy. O, jakiś byczek sobie siedzi. Dobra, no to pójdźmy teraz dla odmiany w tą stronę. Dobra. A, oni wiedzą, że nie żyje, więc teraz w ogóle całkowicie zmieni się kontekst rozmowy, tak mi się wydaje. Obywatel, obywatel. Jakiś gałgan tu biega. Siemanko. I can tell an inquisitive soul when I see one. Want the real story behind the untimely demise of Lord Envigota? Niech zgadnę, nie ma potrzeby, bałam się tym. Mówię, co naprawdę się wydarzyło. Well, if I just told you, you'd have no reason to read our latest edition. Pick up the boulder's mouth, our city's broadsheet of record, to find out more. Dear reader, you will be most satisfied. Look. Hello? Does anyone want to buy a gazette? Ja wezmę, to podane strategia sprzedaży, ogarnij się. Nic mnie to nie obchodzi, wyprostuj się, wołaj głośniej. Dobra, dawaj tą gazetę. Pokaż tą gazetę, jestem ciekaw, co tam piszą. Uwaga, przeczytaj. Koniec go zamordowany. Stara też pracuje bez zarzutu pomimo śmierci jej twórcy. No, kosztować tyle, bla, strach, członkowie rady postawiłem straży po śmierci Godasza, redakcja, że żegnał kochanego lorda. Aha, okej, okay, no to żeśmy się dowiedzieli, jak zginął. Nie jest napisane. O! Poczekaj, ta chce z nami pogadać o czymś, co się dzieje? Baldur's mouth is truly remarkable. I had thought the purpose of a broadsheet was to inform the people. But I see now that I was mistaken. Ink and paper are not as insidious as the voice of the absolute, but they send out their commands all the same. Think this, feel that, hate them. Ludzie są na tyle łatwi wierni w wszystko, co przeczytają. Propaganda to niebezpieczna broń. Yes. I am surprised. The house matrons of Menza Baranzan have not discovered the power of the printing press yet. Paper spun from spider silk, everdark ink drawn from dragon scales, and nefarious lies dreamt in darkness. To kill one's enemies with a well-rounded phrase.
That is true power. Dobra, idziemy dalej. Co tu mamy? Jakaś pogadanka. Don't get too... Tutaj jakiś gałgan sobie, Gazeblad stoi. Tutaj w ogóle stoją nad strażnikiem, nie wiadomo o co chodzi. Dzień dobry. Once we find out who did... To ja zrobiłem, ale powinniście się już domyśleć. Co to za miejsce? No wygląda na jakąś zajebistą świątynię. Nie wiem, wchodzimy tam, bo trzeba trochę pozwiedzać. Trzeba pozwiedzać trochę dolne miasto, bo faktycznie mało zwiedzaliśmy. O, a tu mam jakiegoś Wiktoria Paluszka, co nie? W ogóle zróbmy jakiegoś taktycznego, nie wiem, save'a, jakkolwiek. Czemu nie? I zapytajmy się, co to za typ. Z tym typem jeszcze nie rozmawialiśmy. Greetings, child of faith. Be welcome to the Stormshore Tabernacle. You have come far, I perceive. How may I serve you this day? Kim jesteś? Co mogę tu zrobić? Here, clerics may commune with their gods, and even hear their responses, if they are so favored. I am also granted the power to provide holy resurrection through sales of revivification scrolls. Zwoje ożywienia, powiadasz? Interesujące. Kim jesteś? I am Vicar Humbletoes, guardian of the Stormshore Tabernacle. I keep the peace in this sacred place and guide those in need. Of course, my child. Myślałem, że chwilę czego nie wyjaśnić, co nie? Strasznie drogie są te, ale wow, ej, co to za drogie rękawice tu są, co tu się odjebało? Swoją drogą możemy w końcu posprzedawać jakieś pierdoły. A, dobra, nie ma pieniędzy, kto by się spodziewał, ale dobra. Ale wracając do tematu, płaszcz krzyżowca na przykład ma. Krótki, ale to jest na użycie, krótki odpoczynek. Eliksir uniwersalny, na wszelkie obrażenia. No widzę, że tutaj kilka fajnych rzeczy się na jak znalazło. Święte gwiazda nawet jakaś, jakaś potężna broń, bardzo rzadka. Mamy też jakieś rękawice. Gdy leczysz istotę, otrzymujesz ona osłonę przed orężem. Gdy ożywiasz istotę, zyskuje ona osłonę przed śmiercią. Ożywienie. Ła, nosząca te rękawice zostanie oślepiona, sparaliżowana lub zatruta. Rzuca na ciebie mniejsze to... Ej, powiem wam, że tutaj kurde całkiem... Nawet spoko się to wydaje, nawet spoko. Mikstura pierwszorzędnego leczenia, strasznie droga. Dobra, no fajnie wiedzieć, że tu taki sklepikarz jest ogólnie. No chciałem, miałem przez chwilę taki motyw, że przyszedłem do niego, mówię, a nie gdyby go tak wyjaśnić, co nie? Ale biorąc pod uwagę, że sprzedaje przydatne rzeczy, to oszczędzę. Niech zna łaskę Bladeusza. I nic tu poza tym tego nie ma. Posąg Helma. Mamy różne posągi ogólnie. No... Mistrz na przykład. You see an altar, Daddy. Whatever you want with this idol, I prefer we make it quick. Not sure I'm comfortable catching Mistress eye, even if it is made of stone. Nie jesteś tu odmówić jakiejś modlitwy? Trust me. It'll take a lot more than a few gold pieces and some fervent thoughts to convince Mistra to break her silence. On my account, at least. Commune with her as you see fit. I've no wish to stand between you and any inspiration she might deign to offer. Przeczytaj napis na ołtarzu. Mistra, mother of all magic, is the patron of wizards and often called upon by other spellcasters. Even though you do not follow her, you feel her power resonating from the statue. She is the one true spell at the heart of all spells. The weave could not be in better hands. Czyli można złożyć tu ofiary prawdopodobnie. Zobaczmy, jak to wygląda. Your offering is accepted, but more evidence of devotion is required. No dobra. Zróbmy tak też tego save'a. Zobaczmy, czy na przykład jak złożymy trochę więcej, albo legendarny artefakt na przykład, jak co to jest na przykład? Nieustny mi kosiarza. Your offering is accepted, but more evidence. Dobra, szczerze mówiąc to chciałem sprawdzić, czy jakkolwiek zostanie, jakakolwiek będzie reakcja.
Nie mam pojęcia, jak to wygląda ze składaniem ofiar. Czy tu trzeba jakąś konkretną sumę, czy jakąś konkretną ilość, nie wiem. Ale ogólnie wychodzi na to, że trzeba chyba albo dać bardzo dużo, albo dać coś konkretnego. Kurczę, no nie będę się teraz, nie będę się w to bawił. Nie potrzebujemy tych błogosławieństw raczej. Natomiast bardzo ciekawy motyw jest, że w ogóle są. I tam widać, że było kilka bogini, bogów, więc generalnie pewnie dało się to załatwić na kilka sposobów. Dobra, tutaj jak dalej pójdziemy, to chyba mamy jakąś karczmę. Tak, to jest chyba karczma, w której na chwilę wbiliśmy ogólnie. No i po chwili z niej wyszliśmy też. When I think about the poor refugees starving in Rivington, I could just weep. I believe I'll drown my tears in another. Bardzo ciekawe. Tak, to jest tawerna. Tawerny. Do tawerny raz byliśmy, weszliśmy właśnie przez tawernę. Od razu weszliśmy do podziemi w tawernie. Czy w tawernie jest coś do załatwienia? Chyba nie, w sumie. Tu są jacyś różni ludzie, ale oni chyba takimi pierdołami są. Stog, if you want to join the Vigilant Knights, you have to quit beating people up. O, niektórzy to chcieliby usiąść w spokoju się nabić, w czym problem? My sister Gerva has talked me into joining her Holy Helm Order, but I got a job to finish first. Breaking the knees of debtors for the guild isn't honest work, and you know it. That's why you're giving it up. But I already took the money for it from Uktar, so I gotta follow through. It's like an oath or something. And I know you understand oaths, Gerva. What am I going to tell the Vigilant Knights, Doug? That you're knee-breaking for goodness? Jeśli Stug chce dołączyć do zakonu Helma, to moim zdaniem musi zrezygnować z pracy dla gildii. Jeśli Stug dostał pieniądze za zlecenie, to musi wykonać. Jest coś ci powiem, Stug, daj mi te pieniądze i masz problem z głowy. Helm's Gaze, you sound like a guild lawyer. You must think I'm pretty dumb. And maybe I am. Because I'm going back to return Uktar's money. Don't wait up, Gerva. Might take me a while to crawl back home with two busted knees. Okay. They say that tiresome young man they made Archduke has passed away suddenly. The whisper is, Lord Gor. Ta, dokładnie nie żyje. Beczka śmiechu już otwarta. Okay. O co może chodzić? Zobaczmy. Co to za melanżownia? Look away. Act like you don't. Okej, okay. Właśnie nie wiem, ciężko stwierdzić, kto tu jest ważny, a kto nie. Ten wygląda na ważniaka. Get ready. I hear this guy is really good. My buddy Roanoke almost pissed himself laughing. Okej, okay, czy tu są chyba. A, tutaj jest jakiś stand-uper. Okej. Okay. Hey, smart stuff. I'm Willoughby, the comedian. And we got a little contest here called the Laugh Riot. You wanna play along? Dobra, zapytam, co to jest beczka śmiechu? It's all about the Boffo Yoks. We see you can tell the funniest stories, and the winner gets the prize. Jasne, pewnie, wszystko jest lepsze od zabijania szczurów. Great! I'll go first to show you how it's done, and then you can see if you can top me. Hello, Baldarians! You know, I wouldn't be here tonight, except my wife ran off with a cambium. That's right, I got fiend zoned. We used to have a drow comedian. I had to ask her to stop casting Tasha's hideous laughter on the audience. Then I asked her how many drow it takes to light a torch, and she said, none. We have dark vision. So I killed her. The elf song patrons think that one's funny. There may be hope for you yet. Your turn, smart stuff. Knock 'em dead. Trzeba mieć występy, pewnie duży level. Tak obstawiam. Tak obstawiam, że pewnie trzeba mieć duży poziom w występach. I pewnie wtedy całkiem ładnie ci może pójść. Tak bym obstawiał. Panie i panowie, komik czy opowiada dobre dowcipy, czy po prostu śmiesznie pachnią? Jak jest między piwem a moczem? Jakieś 20 minut. No, dobra. Spróbujmy. Kurde, nie wiem. Dobra, spróbujmy z tym moczem. Adequate, but no better.
Zimnej krwi. Jak się nazywa? O, dobre. Ale trudny rzut. Użyć punktu inspiracji? A, co mi tam? Ja pierdykam. No dobra, już nie będziemy używać. A single person applauds frantically from the back. Sorry, smart stuff. Threats ain't comedy, no matter how brawny you are. But thanks for the job security. You know, what do you think? Wanna pit your wits in the laugh riot? Hello! We used to have it. Then I... Dobra, gada te same żarty. Your turn, smart stuff. Knock 'em dead. But not literally. Got me with an ancient jest that's older than I am. O, dobrze weszło. I tu znowu możemy to zastraszenie zrobić. Dobra, wiesz czego wampiry najbardziej pragną latem? Zimnej krwi. I first heard that one when I was in short pants on the school playground. Nekromanci co? Co za fatalne typki. Wiesz dlaczego kościotruby nie mogą grać muzyki kościelnej? Bo nie mają organów. Dobre. Don't joke about a single person. Sorry, smart stuff. No joy for you, I'm a... Kurde, czyli nadal z nas wygrał? Jeszcze raz. Another triumph. Yes, in... Nie, no dobra, trzeba jeszcze raz spróbować, widzowie, co nie? Trzeba jeszcze raz spróbować. Kurde, nie powinienem się wczytywać, ale siła... Tutaj widzicie, no niestety, to w ogóle wyczucie, jaki to żart jest dobry, a jaki nie, to nie jest takie, nie, nie jest takie proste. Co nie? Bo to musi jakby wyczuć, co jest śmieszne. Dla mnie tam to było nawet zabawny taki dowcipek. No ale dobra, spróbujmy jeszcze raz z nim wygrać, może teraz się uda. The elves. Your turn, smart stuff. Got me with an ancient jest that's older than I am. I first heard that one when I was in short pants on the school playground. Nie do cholery drugi. Pig jokes are never wrong. Well done. A single person. Sorry, smart stuff. No joy for you. I'm... Kurde, no nie jest łatwo. Dobra, walić. Generalnie pewnie dało się tegoś wygrać. Ale szczerze mówiąc, nie obchodzi nas to. Dało się pewnie kogoś zastraszyć. Dobra, trudno, przegraliśmy ten pojedynek, nie ma znaczenia. Skąd mam wiedzieć, gdzie jest mój twój mob? Ktoś tu napaskudził, przyjacielu? Yes, friend. The sixth one today. You want to be my friend? Do not regurgitate on my floor. Nie mówisz jak pracownik tawerny. You are obviously wrong. As demonstrated by the fact that I am on staff at this tavern, and this is my form of elocution. Now, I believe you're standing between me. Dobra, gość, na górze coś jest. Gość, tutaj mamy jakieś kilka innych osób, to pogadajmy sobie. Rozmowni ludzie z nas, to rozmawiamy ze z każdym jak leci. If you won't drink with me, I bet this stranger will. Right, stranger? To zależy, co bijecie. Miasto pogląda w kryzysie, a wy świętujecie? A co świętujecie? Może się napiję? I'm Clovia Throaks. Pleased to meet you. Our son Gaspar has finally found himself a proper job. Aye, security at the Steel Watch Foundry. But I still wish he'd taken up the family business. Tylko że odlewnia straży jest... już nie ma jej. Gaspar never had the patience for all the stitching a tailor has to do. Krawiec to dobra uczciwa. Ty wyszłeś za krawca, tylko na to cię stać? You can't talk to Clo that way, you vagabond. Take that back or else. Chcesz się bić? Proszę uprzejmie, wyjdźmy na zewnątrz. Fight? With you? No? Come on, Clo, let's head home. No, Blas, I've been trying to tell you something all night.
I'm leaving you. I'm starting a new life with Tamia. I'm going to sell the business. The money we used to start it was mine in the first place. I'm afraid that's it. For Throaks, for Cloaks. Oh, dear. The bottle's empty. Let's have another and talk about it. I think I need to take a walk. In a minute. No nieźle, to niezłe dymy generalnie tu się dzieją. W tej tawernie, co nie? Dobra, pogadajmy z barmanem. Oj, oj. Pull up a seat. If you can find one spare, that is. Interes się kręci? With all this talk of war, what else the fuck to do but drink? I reckon the murder we'd had something to do with it too. Got punters all intrigued. On that morbid note, what can I get your fine self? Opowiedz mi więcej o tym morderstwie. Going to make this place famous, I reckon. Victim is a bloody duke. Belin Stelmane. Well, she was a duke. Now she's just bloody. I reckon I'll be able to charge double for that room once the constable's done with it. Murders and ghosts are always grand for business. At least, I hope. Szukam miejsca na nocleg. I tell you what. The murder upstairs has brought some punters, but it's also really spooked folk out of renting rooms. If we get you staying up there, perhaps folk will calm down and realize there's nothing to worry about. You can have the whole upstairs floor until this killer thing blows over. Ej, optymista się, skąd ta pewność, że wszystko się uspokoi? The city always wins. There's always some hero that saves the day. It's the way things work. Ciekawe, czy mogę dostać zniżkę na tlek? Charity! In Baldur's Gate! Good one. Dobra, trzeba skłamać. O, i myk. Look, mate. I don't want any trouble. Especially not from your lot. Top floor's all yours. If it gets a bit too noisy at night, well, don't sleep above a pub. No i gitara się ma, mamy piętro za darmo. Przywileje zawodowe, tak to powinno wyglądać. No tak, jest jakaś sprawa morderstw, szczerze mówiąc. Totalnie mnie to nie obchodzi. Zobaczmy, czy to jeszcze z kimś ciekawe do pogadania jest. Tutaj nic ciekawego. Jakiś tu jeszcze jest gościu. Hello! Old friend. Byłem człowiekiem? A kim byłeś, jak byłeś starym człowiekiem? I used to know everybody around. A worried man, a playwright who lost the will to write. Czyli był pisarzem, a teraz nie ma już. Dobra, dobra, no pogadaliśmy sobie praktycznie z każdym w pubie. Standardowo dowiedzieliśmy się tyle co nic, w sensie. Do tego pubu poszliśmy w sumie bez jakichś konkretnych powodów, chyba tylko po to, żeby się faktycznie napić. Dobra, co my tu mamy? O, winnica. Myśmy bardzo chcieli ten stojak na wino. Jakbyśmy bardzo chcieli zakosić winiacze, to tutaj pewnie ich będzie całkiem sporo. Ale imo mi się nie chce, w sensie. Wydaje mi się, że osiągnęliśmy już taki poziom już nazwijmy to wtajemniczenia, że nie potrzebujemy takich rzeczy. Porozmawiajmy z kucharzem, może z kotem możemy też pogadać. Chyba gadałem z kotem. We got rats in cellar. We also got cats, but cats are useless. Chyba już załatwiłem to. You kill the rats. Już dobre wieści, już zabiłem te szczury. You did? Very clever. Good job. Yes. Here, you take this. O, miło, miło, miło. To tak, generalnie. O, widzicie, coś jest. On jest też generalnie na liście. Tylko mi się wydaje. Wspomóż ten. Pomóż ocalonym ofiarom wiedźmy. Pomści utopioną. Przeszukaj piwnicę. Aha, uratuj Venrę. Znajdź podejrzane zabawki za. Bo było zadanie faktycznie z zabójstwami. Mi się wydaje, że jakby to zostało pominięte, dlatego że no jakby już nie musimy mordować, żeby tam udowodnić coś. A szkoda, bo to był naprawdę mega, mega dobry case był. Hi.
You already got paid. No more work here. A powiedzmy o tym. Any rats elsewhere? Rats? Murderers? Always knew the chef gig wasn't gonna be easy. Do not worry. Chef Revere's eyes will be kept peeled for murdering types. Dobra, no jest. Zbadaj sprawę. Aha, poznaliśmy hasło, które... A widzisz, bo to ostrzegliśmy. Śledcza Valeria jest przekonana, że morderstwa ojca Lore to część szerszej rozkrojonego spisku. A widzicie, ostrzegliśmy kucharza, że figuruje na liście bachalijskiego celu, powinniśmy też ostrzec inne potencjalne ofiary. Czyli jest jakby wątek z tymi ofiarami. Natomiast, no już to nie ma chyba znaczenia, co nie? Tak mi się wydaje, zbadaj sprawę morderstw. Bo tutaj znaleźliśmy listę osób, które mają zginąć. Jeśli zabijemy dwie wymienione z niej osoby, na wodę przyniesiemy im odcięte ręce, to będziemy mogli stanąć przed Trybunałem Mordu. Wejść. Swoją drogą, czy ja muszę wejść, wziąć rękę Gordiasza? Zabiliśmy Ewana Gordiasza, zruszyliśmy na przychylność Orin. Przynieś jego dłoń. Dobra, dłoń musimy jego przynieść. Kurwa, nie wiem. Kurwa, nie jestem pewien, czy da się wziąć jego dłoń. W sensie, wiecie, nie chcę, żeby była taka sytuacja, że okaże się, że... No dobra, no w razie tego tam chyba wrócimy, co nie? Jak będzie trzeba i tyle po prostu, no bo... No bo co? Tak, tak chyba zrobimy, no i co? No i ewentualnie wrócimy, no. Chodźmy na górę jeszcze zobaczyć, co się dzieje. Wydaje mi się, że nie trzeba. Nie wiem, czy to na serio musimy dłoń? No chyba dłoń, ale... Dobra, zobaczmy, co to się dzieje. Uwaga, gościnność Elfiej Pieśni. W Elfiej Pieśni plądrowanie to pieśń przeszłości, żeby zdobyć zapasy obozowe. Na długi odpoczynek udaj się po prostu do windy kuchennej. Aha. A, czyli generalnie jest, to jest jakby nasz noclegownia nasza, taka po prostu wynajęta. Ale akcja. Dzięki temu tutaj nawet nie musimy, za długi odpoczynek nie musimy nic płacić. To mega zajebiście, no jak mój posąg tutaj przyprowadzili. Ej, zobaczcie. Ej, normalnie możemy walnąć tutaj długi odpoczynek i totalnie nie ponosić odpowiedzialności za... za koszty, jedzeniowe zwłaszcza. Ej, mega dobrze, no to powiem wam tak, jak jesteśmy tutaj już, to oczywiście robimy długi odpoczynek. Co, już? No nie, nie, nie. Poczekajcie. Było powiedziane, że nie musimy, tak? Nie musimy. Luksusowa skrzynka. Winda kuchenna, no właśnie. W ogóle jaka muzyka się włączyła w tę. Alan says I have to what? I'm sorry, I didn't know we had God's damned royals staying with us. Can't this wait till morning? Oh, fine. Right, you. Food, supplies, what do you want? Jest może rzecz, jestem klientką i płacę. You're absolutely right. So, tell me what you bloody want, please. Zobaczmy, co masz. A, czyli i tak kosztują. Po prostu można kupić za, wiecie, za 2 kilo. No i w sumie, czy ja chcę kupić? Enjoy your night. You lot have stomachs like gaping cats. Dobra, czyli po prostu można, jakbym bardzo chciał, to można kupić. Dobra, idźmy po prostu w Kimę. Mamy jedzenia. Dużo, dużo jedzenia mamy. Już poszedłem, luksusowo się prześpimy w tawernie, a co tam? No i nastał elegancko ranek, proszę państwa. Oho, sekundka. Dobra, wróciłem. Dobra, widzę, że przespaliśmy się. W sumie wychodzi na to, że chyba nam to nic sobie takiego nie dało. No i po prostu spaliśmy tak jakby. Tak sobie myślę, że mogliśmy ostatecznie wziąć to jedzenie, ale ja już
Pieczeń wołowa, ale w sumie już trochę po ptakach. No tu są jakieś takie pierdoły, które można po prostu zakosić. Co? Zupa jarzynowa? Zabieram to. No, są jakieś rzeczy, które można zakosić. O. Przekaż do obozu. Przekaż do obozu. W każdym razie jedno jest pewne, że... Czy było warto? Nie, no nie, bez jakoś takiego, wiecie, giga szału, co nie? W sensie, no fajnie, no przespaliśmy się w luksusach, nazwijmy to. Obszar objęty śledztwem w ogóle, możemy tutaj wejść. No, ale ogólnie nie było jakiegoś takiego, wiecie, nie było czegoś takiego, że... Dobra, to na końcu zróbmy. Nie było jakichś takich ekscesów, nie wiadomo jakich. Dobra, a teraz u niego. Przywołajmy standardowo. Przywołajmy może... On ma różnych fajnych rzeczy. Poczekaj, czy jakiegoś jeszcze nie testowałem? Ziemi chyba testowałem. Nie wiem, czy testowałem wody. Przywołajmy wodnego. O, chociaż wodnego chyba nie wiem, czy ostatnio testowałem. Ale dobra, przywołajmy sobie wodnego. Przywołajmy sobie oczywiście tego. Azera, bo Azer jest najfajniejszy z tych. Dobra, mamy Azerka. Bydlaka śmierdziela też sobie przywołajmy dla Beki. Dobra, no i mamy całkiem pokaźną. Całkiem pokaźną ten. Możemy jeszcze stworzyć zwłok. Tutaj na przykład jakąś mumię czy coś. Dobra, u niej tak samo. Ona też może sferwalny sojusznik, to przywołajmy. Ale tutaj też różnych przywoływaliśmy w sumie. Gina. Niebieską. Ginawek fajny był, ale chyba ten kambion, nie wiem, chyba kambion był najlepszy i mo... Ciężko ogólnie stwierdzić, co było najlepsze, ale, ale całkiem spoko był. To kambionka se przywołajmy. Dobra. Dobra, ona... Ona se pieseła przywoływała. I pana muszczka, którego już wiadomo. Standardowy początek każdego rozdania. Tutaj jeszcze dochodzą takie rzeczy jak zaklęcie tarczy właściwie. O. Zbroja maga. Ona też mogłaby na siebie zbroję rzucić w sumie, ale to tak jest. Nazwijmy to opcjonalne. No i ona też rzuca na wszystkich w sumie. Żeby mieli trochę więcej życia. No i teraz można z czystym sumieniem zacząć naszą przygodę. Każdy ma swoich przydopasów. A my wejdziemy teraz w miejsce śledztwa i zobaczymy, o co chodzi z tym mordercem. W sensie to nas w sumie nie interesuje już trochę, ale już przyszliśmy, to zobaczmy, o co chodzi. Oh, bollocks! I told those idiots not to let anyone through. You, name, rank and reason for interrupting an active crime scene. For your sake, the last one better be bloody good. Jesteś Devala, Valeria mnie przysyła. To fetch her another bottle of mead, no doubt. Yes, I'm Devala, the unfortunate colleague. Unless you've got useful information, leave me to my work. Duke Stalmane's dead, and I've got to find who killed her. Mogę powiedzieć o liście celów, które znalazłem. Czy może sprawka aspirującej kultysty Bala? Gra to czy większą stawkę niż morderstwo Stalmane. Tu chodzi o samego Bala. Ball? That's exactly what I... Wait. How do you know about that? Nie, nie, tylko cię straszę dla zabawy. Bal nie powrócił, wszystko w porządku. To nieważne, a skąd ty wiesz o odrodzeniu Bala? It's becoming something of an obsession of mine. You see, these murders have been cropping up all over the city. They're always the same. Victim paralyzed by poison. Absolutist symbol scrawled on the floor in blood. Hand removed, pre-mortem. The symbol's the bit that bothers most. You use poison when you want to get away with murder. So why leave a symbol at the scene of the crime? Doesn't make any sense. And the removal of the hand pre-mortem. The unnecessary brutality of it. It's got to be connected to Baal. It's just got to be. Now your turn. What do you know about this? No, całkiem sporo. Dobra, powiedz jej o liście ofiar, którą znalazłeś podczas śledztwa w sprawie morderstwa Lorgana. Gods. That's it. Proof that I was right. I'll tell you what I know.
A century ago, there was a man. Saravok Anchev. He was a child of the god of murder, Baal. He ruled the Iron Throne. A dark tower hiding a darker secret. It was the front for a deadly arms dealing network. There, Saravok amassed an army and sought to become a god. Under his stewardship, the Baal Temple was revived. And with it, the Baal cult itself. Fortunately, the temple was destroyed. And to cleanse the city of Saravok's memory, the Iron Throne was torn from its foundations and cast into the Cheonthar. For most, that was the end of it. But cults like that don't disappear overnight. That list you spoke of confirms I'm right. The Baal cult is back. And someone is out there, continuing Saravok's work. Jednak wiem kto, Orin. Baal ma nowego wybrańca w wrotach Baldur. Orin, podejrzewam, że to ona za nim stoi. God save us all if you're right. But I believe it. Whoever it is, they're intimately familiar with Saravok's work. The brutality of the killings is on a par with Saravok's own. But there's something more here. Something new. There's a reverence to these murders. A certain flair. It's as if they were done in worship. The precision of the cuts. The depth, the execution. The best butchers in Faerûn couldn't make a cut like that. Trust me, I've asked them. I tried to explain all this to my superiors, but they wouldn't have any of it. They told me to drop it. Told me the city doesn't need another conspiracy theorist and to get back to doing my job before they find someone else to do it for me. But you... You're not bound by such constraints. Oh, help me out here. Help the city out. I bet if you follow the trail of these murders, you'll be able to unearth the truth of this resurgence. No pewnie tak, już biorąc pod uwagę, że już mam dostęp praktycznie do tych kultystów. Co będziesz robić w międzyczasie? Co z innymi ofiarami, tymi, którzy jeszcze żyją? There are patriarchs on the murder target list. I'm oath-bound to secure them first, so I'll be heading to the upper city next. While I'm there, the other potential victims will be at risk. Could you warn them? Zobaczę, co da się zrobić. Thank you. That's all I can ask, and more than I hoped. Once I'm done with the Patriarchs, I'll head to Basilisk Gate. To have another go at convincing my superiors to put some resources into this matter. Meet me there if you've anything more to report. And good luck. Ogólnie, nie wiem, czy to ma jakiekolwiek znaczenie, bo tutaj widzicie, na ręczach Devera jest przekonany, że znaleziony przez nas lista celów wiąże się z szerszym baleckim spiskiem. Ale generalnie już to mamy, co nie? W sensie jakby, nie wiem, temat jest zamknięty de facto. I pewnie gdzieś mamy nawet na mapie zaznaczony, odwiedź kurnik, porozmawiaj, przeszukaj, znajdź tu jakąś diabolicę, dotrzyj do pałacu, znajdź pałac, to jest inna sprawa. Gdzieś tylko... Jedynie tego nie wiem, w sumie gdzie to wejście jest? O, tutaj jest, no przecież my tam byliśmy. My tam byliśmy i tam właśnie było wejście, pamiętam, mapa mordu. Była tam, była tam krwawy sygnet, znajdź spadaj sprawę, krwawy sygnet jest. Ale wiecie, było już ten temat przerabiany był ogólnie. Tak mi się wydaje, temat był już przerabiany. To co my teraz robimy, nie ma do końca znaczenia, bo my już to, już jakby ten temat zamknęliśmy ogólnie. I sprawa wygląda następująco, że w sumie my możemy już chyba tam po prostu wejść. I nawet odkryliśmy te wejście, tylko nie wiedzieliśmy, co trzeba zrobić. I ja nie wiem tylko, czy nie trzeba właśnie tej ręki odciąć, co nie? Sekretne miejsce mordów, czy coś?
Kurde, no mieliśmy... Kurde, no trochę się pospieszę, jeśli teraz pójdziemy do Orin. Dlatego, że jeszcze mamy parę spraw do załatwienia w mieście, ale zobaczę, czy uda mi się to otworzyć. Tak czysto technicznie, co nie? Locked door has red text on it, reading "All are waited." Kurde, chyba za szybko. Podaliśmy hasło, by wejść do nagrobków. Powinniśmy zbadać wnętrze, by znaleźć kultystów Baala. Dobra. Czyli da się wejść. Okej. Dobra, no to jakby... Da się wejść, ale dobra, za szybko, moi drodzy. Mamy tu jeszcze parę spraw do załatwienia. Trochę się spieszymy i ja muszę jeszcze zamknąć parę innych tematów, zanim ruszymy dalej. To fajnie byłoby właśnie te inne tematy też zamknąć. Tak, tutaj, tu jest cmentarz i tu jest na przykład znajdź diabolickie Helsin. Nie pamiętam, jaki temat był z diabolicą, no ale chodźmy tam. To był ten cmentarz, co penetrowaliśmy. To już totalnie nas jakby mniej to rusza, bo nas to trochę jakby już w tej chwili nie obchodzi za bardzo. O, tu jakiś menel stoi, dziwny żebrak. Musimy go zaczepić, moi widzowie. Takie są zasady. Come out, sister. I will find you. An air of decay hangs over the stooped beggar's form. The smell of rot, the smell of death. Sister always hides from me. She likes to play. Już trochę za dużo jesteś nachowanego, co? Wiesz, gdzie się chowa? Na jej miejscu też bym się chowała z bliska, potwornie cuchniesz. No, I am clean. I take good care of myself, like sister taught me. Sister might need a wash, though. She is hiding from me. In the ground over there. Ciekawe, nie masz nikogo więcej, żadnej rodziny? Jeśli jest w ziemi, to znaczy, że umarła. No, she is just good at keeping still. She is the best at this game. I never win, except when she lets me. Okej, ciekawe to było. O, jakieś Maudis sprzedaje kwiaty. Would Sir like some flowers? They do a wonder at brightening up a grave. I bring fresh ones to my husband's every few days. Of course. Można kwiaty u niej kupić, jakbyśmy bardzo chcieli. Come back anytime. Dobra. Flowers. Tu jeszcze mamy jakąś gałganicę. No i mauzoleum też jedno mamy. Keep a lookout. The Mortark don't take kindly to raising the dead, but I won't be long, I promise. Oho! Kogo będzie skrzeszać? My big brother, Garrett. He got killed by that murderer guy, but I'm gonna fix him. Now, keep watch. No dobra, w sumie czemu nie? Małe skrzeszanko, od tego nikt jeszcze nie zginął, no. Nikt nie idzie. Exorde me, Merkel. Resuscita fratum meum. Mamy cały czas tą księgę, którą trzeba jakoś odblokować a propos wskrzeszania. The air crackles with power before fizzing out. The child has power but lacks control. You're close, Merkel. I can feel your shadow. Give my brother back, please. Proszę, zwój może zadziałać. Musisz skontrolować swoją moc, kupić ją w kształt zastrzonego wierzchołka. Wiedza tajemna. Szukasz wcześniej umarłych. Oto jak to zrobię. Reza, twój brat zasługuje bezpiecznego spokoju. Nie, musimy pomóc. No, musisz skontrolować swoją moc. Spróbujmy, może się uda. O, ładnie weszło, ładnie dropło. Like this. Tak, dokładnie, mała gówniaro. Totalnie źle to robisz. Musisz się skupić na skrzeszaniu nieumarłych. No dawaj, dawaj, dasz radę, mała gówniaro. O bogowie, walka!
O! O, upsi! No, akcja się porobiła. Kto to w ogóle jest? Kim? To jest jakiś... A, ten wodny chyba. Dobra, co my damy? Zimowe uderzenie. Eksplodujący sopel. Okej, taki eksplodujący sopel. Nawet mamy... Jest... Spróbujmy... Dobra, spróbujmy tu złapać trochę... Dobra, no trochę dostali, nawet... nawet! Bym powiedział, że całkiem ładnie dostali. Tutaj widzimy na jakiegoś Gareta całego tego potężnego. Całkiem potężny bydlak. Zobaczmy, czy ma na coś podatność? Ma dużo odporności, to na pewno. Fajnie byłoby jego się pozbyć w pierwszej kolejności, ale wiadomo, że to może być... Wcale nie musi być takie S. Dodatkowo mamy tutaj byka, który bardzo mi przeszkadza. Nie wiadomo, czy w ogóle on ma ten. Tak, mamy byczka koło siebie, co już jest, stanowi pewien problem. Moglibyśmy oczywiście rzucić... Na przykład ostatnio testowałem te takie obszarowe bomby. Co nie? Na przykład bomba z prochu dymnego. Ostatnio to testowałem i muszę przyznać, że całkiem fajnie to zrobiło zamęt. Ciekawe, czy to by tak... Nie wiem... No zobaczę, jak to zadziałoby. Dobra, Bachorek lekko oberwał, od razu musi się obrażać. Dobra, nice. Co tu mamy? Mamy tak, czarci urok, chociaż on ma takie... Jak pozostaniemy, myślę, że to nie ma takich super pro rzeczy. Tamci byli... Mieli ciekawsze chyba rzeczy. No ale dobra, podlećmy. Szarże możemy zrobić, albo po prostu możemy go walnąć. Utrudnienie w ogóle, cel znajduje się zbyt blisko. Aha, to jesteśmy debilami w takim razie. Skoro okazało się, że podejście... W takim razie podejście nie jest najlepszym sposobem. Okej. Fajnie wiedzieć. Czyli to jest odległościowe. A no to żeśmy się dogadali, kurwa. No to żeśmy się dogadali, o. Dobra. No to żeśmy się zrozumieli ogólnie. Dobra, no i jest jak jest. Ale w ogóle mamy pierwszeństwo ataku, więc jest w ogóle super. Dobra, jakiś tam psychiczny atak czy coś. Chyba nie, to mogliśmy tego dobić. Dobra, co ona może zrobić? Na pewno oni zazwyczaj nie mają tej podatności, znaczy w ogóle nie mają odporności na światło. Zauważymy demony, tak jest też w tym przypadku, ale nie mają też podatności. Co prawda nie mają podatności, ale też zazwyczaj demony nie mają też... no nie mają tutaj też tej... Jakby to nazwać? No tego drugiego, co nie? Dobra, wskoczmy sobie tu. Ona się ruszyć w ogóle nie może tam. Dobra, i co ona tu może zrobić? Możemy zrobić oczywiście potężne łubudub. Możemy oczywiście zrobić też duchowi strażnika. Nie wiem, czy jest sens, bo wydaje mi się, że po prostu ich zaraz rozdupczymy tak jak leci. Możemy po prostu rzucić na tego Gaugana zaklęcie pierwszego stopnia. Chybienie krytyczne, chyba że wejdzie, no to wtedy trochę gorzej jest. Ready for battle. Ona. Czy ona coś może fajnego zrobić? Ona tutaj ma na przykład wycień umarły. Wydaje się, mrożące krew w żyłach wycień, które spowoduje odrętwienie wszystkich istot w pobliżu. No i tutaj widzimy, że... no na nieumarłych na pewno to coś jest. Ona w ogóle ma odpędzenie umarłych chyba. To taki szczegół. Ale skok. Dobra. Odepchnięcie wroga mamy. No na pewno tu jest zguba. Na pewno jest tu krzyżowca, na pewno jest tu parę rzeczy, nad którymi moglibyśmy się zastanowić. No ona tu dużo tych, w ogóle to mam zasłonięte cały czas, to taki szczegół, na przykład odpychacz, postać złudnej bestii,
Co nie? To są takie rzeczy, których w ogóle nie stosuję, bo zapominam też. Złóż małą dziurę na przykład, co nie? Proszę bardzo. W ogóle jak, kurde, no jak działa mała czarna dziura, tunel mocy? No dużo rzeczy, skronie umysłu. O, to jest w ogóle zajebiste, zapominam o tym, że to tworzy takie coś, że mogą dodatkowe akcje wykonywać naprzemiennie. To jest w ogóle OP. To jest w ogóle OP dla naszej tej bohaterki. To jest w ogóle taka dygresja, o czym zapominam na śmierć, że ona ma takie fajne rzeczy tutaj, co nie? Olśniewający promień, proszę bardzo, krótki odpoczynek. Kurde, zajebiste rzeczy na przykład, co nie? Uwolni promień bardzo jasnego światła, oślepia wszystkie istoty. No, i na przykład może coś takiego zrobić też. Kurde, no potężne ma te zaklęcia, co nie? No ale zapominam o tym, faktycznie. Dobra, nie wiem, walnijmy go po prostu może. 95% szansy, że go się porządnie wyjaśnimy go. No, tak średnio oberwał. Też tutaj na tym przydałoby się, nie wiem, skupić trochę. A jeszcze tam jest chyba, tak? Tam jeszcze jest umarły. No to w ogóle go nie widziałem nawet. Nie wiem, przerażenie. On jest raczej odporny. Niepodatność, no tak myślałem w sumie. W sensie czułem, że może być niepodatny, ale może liczyłem, że może jednak. Zobaczmy jeszcze, co on ma. On ma siłę, no to moglibyśmy widmowego zabójcę rzucić, a rzućmy. No i gitara, fajnie. On się tu zrobi niewidzialny. No i idzie ostatni byczek, który też musi się tu jakoś dostać. No nie da rady, co nie? Jakkolwiek by się starał, nie dobiegnie. Niestety Azer ma ten problem, że... No, że on często nie daje rady na przykład gdzieś dobiec. No taki jego urok już. Ładnie chybił. O, w ogóle mamy jakiś randomów, którzy nam pomagają. Dobra, no to pomoże nam walcą. Kurde, od naraz wyjaśniła. Ty wyjaśnił tego. O, nawet Maudi nam pomaga, miło. No dobra, no i zaczynamy kolejną rundę de facto. Co my tu mamy? Zimowe uderzenie. Możemy zimno uderzyć. No to tak, możemy też wyleczyć oczywiście. Które leczy istoty w pobliżu. W ogóle to jest ten. Aha, warunkowo trucizna. Uzdrowienie. Wydziela z siebie żywią parę wodną, która leczy istoty w pobliżu. Gdy twoja postać jest zatruta, woda ulega skażeniu. O, ciekawe. To w ogóle fajnie wiedzieć, że takie fajne rzeczy tu są. Ale dobra. Czyli on jest pod leczenie też mocno. To fajnie wiedzieć ogólnie, że on jest pod leczenie, wiecie? May the gods take you first. No dobra. Kurde, nawet powiem wam, że nawet wytrzymały jest ten gnój ogólnie. No jest wytrzymały, co nie? No mam 35% szans. A to ma takie większe chyba obrażenia nawet. Zobaczmy, tu widzicie ogień 9. A to ma takie słabe, więc chyba z tego ognia trzeba go walnąć. Dobra. Piesek to sobie, nie wiem, piesuj to sobie, poczyluj bombę. Móżdżek to niech tutaj se tego walnie. Pożarcie intelektu. No nie, to walnijmy se. Pożarcie intelektu. No oni nie mają za dużo inteligencji. Jak to szło z tym pożarciem? A, zostaje głuszony. To fajne nawet. Odparcie. No nie udało się pożreć intelektu.
Dobra, no to co? Myk, myk i tu jeszcze jeden jest. Kurde, no dużo w niego nawala, widzicie. No Gałgan się trzyma, co nie? Gałgan się trzyma, nie chce się poddać. Męczący typ ogólnie. Dobra, raczej już leży. Dobra, S. To teraz już spłatka. Raczej już teraz spłatka, moi drodzy. On the double. Odpędzenie umarłych. No tak, ja zapominam, że tam ktoś... Tam, a nie... Odpędzenie nieumarłych, ale zapominam o tym. Ogólnie. Ale nie fajnie, że zaatakował Tom. Nice, na praktycznie. Co to jest? Piekielny szpiel. Teleportuj się do miejsca i zadaj 2-6 do ognia w miejscu, w którym wylądujesz. O kurde. Ale OP, co nie? No to jest fajne ogólnie. Ale raz na krótki odpoczynek, to nie będziemy teraz z tego korzystać. No dobra, no to tu już jest formalność ogólnie, co nie? Nazwijmy to, że to już jest formalność. Pies załatwi sprawę. Huh! Dobra, niech ona tutaj... Chociaż ten ma leczenie. To jest dostępne tylko w walce. I to widzicie? Co 3 tury może tak naprawdę robić. Mega przydatne. Dobra, gówniara, daj spokój. Beczka była, mega dobra zabawa. Tu moglibyśmy wejść do mauzoleum, ale szczerze mówiąc, chyba mi się tam nie za bardzo chce wchodzić. No, poożywiała se zmarłych trochę. Czy przypałowo? No, przypałowo, no już, jest jak jest. Jest jak jest. Co nie wiem, byłem w miarę przygotowany na to. W sensie miałem wszystkich ten. Tak, ona niech tutaj wyleczy tą posępną. Dobra, do mauzoleum, no tak jak mówię, moglibyśmy wejść, ale w sumie nie czuję takiej potrzeby, więc tego nie będziemy zrobić. Natomiast tutaj uwolnij Orfeusza, to jest właśnie ten wątek z uwolnieniem Orfeusza. To jest akurat wątek, który chce ruszyć i ona jest w tym budynku. I myślę, że to jest dobry moment, żeby tam się udać. To jakieś podwójne drzwi w ogóle. Ciekawe, ale dobra, innym razem. Ten budynek też wydaje się ciekawy, ale nie. Tym razem idziemy właśnie tam. Dobra, nie wiem, co ten gówniak do mnie mówi, ale nie obchodzi mnie to. Idziemy tutaj. Rogata opłaca. Możemy wejść przez główne drzwi, albo jak Menele wejść przez drzwi pod tylne. A, czyli tak jak lubię najbardziej wchodzić. I będziemy przecież jak debile wchodzić głównymi wejściami, jak możemy wejść wejściami bocznymi. Dobra, okej. Przepraszam bardzo, czemu tego nie możesz rozdupczyć? Rozdupcz to! Dobra, deski są widocznie odporne na wszelkie obrażenia. A co tu mamy? Dotrzeć do pałaca Zadora. A, tu jest w ogóle pałac Zadora zaraz obok. Ciekawe. Dobra, wchodzimy, idziemy do piekła. Musimy ten temat ogarnąć. Halo? Czy jest tu wejście do piekła? Tak, słyszałem, że podobno tutaj ma mi ktoś pomóc dostać się do piekła. Oho, coś tu jest ciekawego.
a long way from home. Belongs to one of the few Plains Death Devils. Ciekawe. Ciekawe. Coś ty znalazłeś tu? Czaszka potwora, okej. Okay. Dzień dobry, witam. I welcome thee to the Devil's Fee, where every hellish curio's a rarity. So merry be and shop with glee. Poczekaj chwilę, tylko odpiszę, zaczekajcie chwilę. Miałeś kiedyś do czynienia z Ortonem? Bo ja owszem. Powiedział mi, że jesteś diabolistką. Wiem, że jesteś diabolistką, która pracowała dla Gortasza. Co dla niego zrobiłaś? Dobra, dajmy to pierwsze. Truly. That's remarkable. I like to deal with remarkable people. Very well. You stand before Mammon's picklock, latchkeeper of the Nine Hells. My business is not information, nor hellish curios. Not really. I break people into the hells. That's my thing. Ach, idealnie. Czy możesz mi dostać się do domu nadziei? What a fascinating proposition. Ludicrous, of course, but fascinating nevertheless. Very well. If you wish to die in Avernus, that's your business. Mine is charging you for it. Of course, such a task will require quite the substantial donation to Lord Mammon's coffers. Such a task would be tantamount to suicide. Do not even entertain it. Strasznie drogie, powiem wam, zapiszę drogo. Tak to nazwijmy. Jestem zdolny, by przemienić mnie za darmo, wrócę z pamiątką dla ciebie. To nie gasuje, potrzebuję trochę czasu. Mull or don't mull. It matters. Poczekajcie, bo chcę coś jedno zapytać. Kurde, wracaj! Ja pierdolę! Oooo! Czasami takie głupie rzeczy. Ja chciałem, bo chciałem coś zobaczyć. Co nawet, ja chciałem, jestem ciekaw, byłem, co nas sprzedaje. Zanim w ogóle zgodzę się na to, byłem ciekaw, co nas sprzedaje, co nie? Ale widać, że mamy perswazję, żeby przekonać ją za darmo. Czyli widzicie, mamy coś takiego, że 20 tysięcy? Albo jak masz, możesz przekonać to za darmo. 20 tysięcy? Za darmo. No, biznes to biznes, jestem w końcu idealnym. Dobra, lecimy w to. To jest idealnie jeszcze łotrzyk. Aha. A, wejdzie. Łatwo, moi drodzy. You put me in a difficult position, mortal. You are almost certain to fail. Almost. And so there is a chance you might succeed. Fine. I'd like to be able to carry all of my precious stock without the need of a team of oxen. There are gauntlets of hill giant strength within the House of Hope. Free passage, and you fetch them for me. Deal? Rękawice siły wzgórzownego giganta? Biorę to. Allow me to outline how this is going to work. First, you were never here. We never spoke. Second, you will perform the rites yourself. I want absolute deniability. Here's the grimoire and necessary components. Oh, take this key too. It unlocks the ritual room upstairs. There's a blood circle already drawn. Don't ask whose blood. Along with the grimoire and components, Helsic hands you a note containing precise instructions for performing the ritual. Finally, you were never here. That is of utmost import to remember. Now be gone! Poczekaj, proszę pani! Proszę pani, chciałem jeszcze chwilę z panią pogadać, bo byłem ciekaw, co pani sprzedaje ogólnie. My most perceptive, prospective customer. Welcome back. A, jest, ma.
Sztuczki używane na wrogach sojusznika mogą objąć jedną dodatkową istotę. Ciekawe. O, można wybrać ten sam cel dwukrotnie. Fajne. Nawet dla takiego czarodzieja, jak to dużo sztuczek używa. Kapelusz zmiennokształtnego. Widzicie, zwiększy liczbę przemian w dziką postać i jedna dodatkowa przemiana zostaje wydłużona, przywrócona po długim odpoczynku. To jest dobre dla naszej Martyny, co się zmienia. I mamy też takie coś. Uwaga. Otrzymujesz premię plus 1 do ST rzutów przeciwko moim czarom z testów ataku czarami. Wchłanianie żywiołu. Jeden raz na krótki odpoczynek możesz wchłonąć obrażenia żywiołów, odnosząc jedynie połowę obrażeń. Fajne, fajne. Chyba nie jestem pewien. Poczekajcie. Czy ona coś takiego nie ma podobnego? Oho! Oho! Patrzcie! Fajne dla niej, no. Fajne. Dla niej fajne. To jest super. Ona znowu nie ma pieniędzy chyba, co nie? Odkup. Nie ma znowu pieniędzy, natomiast zobaczcie, że to jest lepsze, bo ma dokładnie to plus dodatkową, kolejną fajną rzecz, więc to chyba nawet nie jest takie drogie ogólnie, w porównaniu na przykład do rękawiczek. Sztuczki, ale my rzadko sztuczki rzucamy tak ogólnie, więc to jest takie, wiecie, nie bez szału, ale to jest super. Dobra, dawaj tą wymianę, bo na pieniędzy, a nie, ma jakieś pieniądze. Czy nie ma pieniędzy? Ma jakieś pieniądze. Dobra, daj mi tak wymianę. Dobra, weźmy to. Płaszcz z plotu. Tak się to nazywa. Bardzo. Dobra, posprzedajmy, bo mamy mega dużo rzeczy mamy. W sensie, na serio mam dużo. To też nie wiem, czy to będzie nam potrzebne. Weź to wypierdziel. To jest coś. Złoty kielich jakiś. O, szklany kielich. Co to w ogóle jest? Sztabki złota, jakieś inne. Pierdu. Zabrać to. O, szafiry. Kurde, po co? Topazy. Jakieś onyksy. To są rzeczy, które gdzieś tam zdobyliśmy. De facto i wzbogacone piekielne żelazo. Szanujmy się. Prawda jest taka, że nie będziemy tego potrzebować. Prawdopodobnie nigdy. Bo to jest takie coś typu krawka z wodą. Dobra, okej. Okay. Kiedyś to wziąłem i tak se to wisi, co nie? To tak samo, na przykład takie rękawice, to nie wiem, totalnie. To już pomijam fakt, że mam bardzo dużo jakichś takich rękawic świetnego tego. Bardzo dużo takich piedu, no i dużo pierścieni w ogóle mamy. Bardzo dużo pierścieni mamy. Dobra, no mamy jakieś tam miecze, nie miecze. Dobra, nie chcę mi się tego za bardzo analizować, więc właśnie głównie kosztowności tu wrzuciłem. A, to w ogóle mamy, to by jest Mitara w ogóle to miała. Tutaj mamy, bo zobaczcie, że każda postać ma gdzieś tam jakby swój zakres tych kosztowności. Fajnie to teraz zrobili, to jest takie, nazwijmy to mega przejrzyste. Bo wcześniej faktycznie nie było też takie przejrzyste. Teraz to jest w miarę przejrzyste i od razu widać mniej więcej kto co ma. I wiadomo, Mitara miała dużo tych takich ozdóbek. Ta też, tu widzicie, jakaś sztabka złota, jakieś perły. Jakiś czarny diament, co nie, totalnie niepotrzebne rzeczy, które zajmują. O, motyl, no dobra, nieważne. Nic dziwnego, że nie ona ciężko może chodzić, jak ma jakieś te. Jak ma jakieś niepoważnie ciężkie rzeczy. Weź tą książkę, te książki też czasami, dobra. I tutaj już widzimy, że. Nie wiem, to też możemy sprzedać w sumie. Dobra, fajnie. No to chyba kiedyś korzystaliśmy. Dobra, no i teraz tak. No i możemy wyrównać oczywiście. No i wymiana. Kto to otrzymał? Ja, główna bohaterka? Chyba tak. Dobra. Spoko loko. Zobaczmy. Jest. Jest ten płaszcz, dajemy jej. No bo po prostu w świecie on jest dla niej dużo lepszy. Dobra, no i co? Czas najwyższy, moi kochani, wykonać rytuał wejścia do piekła. Ale to w następnym odcinku. Elo!